Przed zakonem mieszkałem 2 lata w Krakowie i był taki dzień, kiedy stwierdziłem ze swoimi przyjaciółmi w mieszkaniu, słuchajcie, przesadzamy kwiatki. Mieliśmy troszkę kwiatków w mieszkaniu, rozwinęliśmy w ogóle taki dywan z gazet na podłodze. Wszystkie kwiatki z doniczek, wymiana ziemi, nowe osłonki, wielkie przesadzanie kwiatów. Jakby ktoś spojrzał na to z boku, powiedziałby, no fajna młodzież, nie dość, że podlewa kwiaty i nie usychają, to nawet przesadzają. Tylko jeden był problem. Była sesja i my powinniśmy się uczyć, a my zaczęliśmy przesadzać kwiaty. Dlaczego o tym mówię? Gdzie tu jest obraz faryzeusza? Faryzeusz to jest ktoś, kto koncentruje się, jest przylepiony do pewnej powierzchowności. Tworzy sobie jakąś zasłonę dymną, która nie pozwala mu dotrzeć do sedna problemu, pewną fata morganę, która pozwala mu zapomnieć o błędach, o ranach i o tak naprawdę prawdziwym problemie, który istnieje. Lepiej przesadzić kwiatki. Jak będę przesadzał kwiatki, nie będę myślał o sesji. W tym fragmencie Ewangelii Mateusza, w którym jesteśmy, w 15 rozdziale, genialnie to widać w temacie czystości. Czystość. Jak słyszycie to słowo, to o czym od razu myślicie? Założę się, że większość z was myśli o seksualności. A w Piśmie Świętym temat czystość to przede wszystkim jest serce, nie seksualność. Faryzeusz to jest ktoś, kto koncentruje się tylko i wyłącznie na wierzchołku góry lodowej. Nie zna w ogóle tego, co jest pod wodą. To taka koncentracja na kubku, staranne jego mycie, że nie potrafię dojść do tego, co jest prawdziwym korzeniem zła. Żeby to zrozumieć, myślę, że czystość jest takim tematem bardzo, nie chcę użyć słowa wdzięcznym, ale takim pojemnym, który bardzo może nas dotyka, który do nas bardzo dociera. Zobaczcie, że praca nad czystością, wychowywanie swojej seksualności, to nie jest koncentracja na nieczystości. Jeśli skoncentruje się tylko i wyłącznie na nieczystości, to właśnie skoncentruje się na pewnej powierzchowności. Będę utrudzony walką, będę sfrustrowany. Taki jest właśnie faryzeusz. Uczeń to jest ktoś, kto potrafi popatrzeć w głąb, kto potrafi zobaczyć dalej, kto widzi, że praca nad seksualnością, wychowanie do czystości, to tak naprawdę jest pytanie o serce. To jest pytanie o to, co jest w środku. Jakie są moje rany, jakie są moje problemy, jaki jest mój ból. Ciekawe, w innym miejscu Jezus też mówi, nic, co do was wchodzi, nie czyni was nieczystymi, ale to, co z was wychodzi. Faryzeusz to jest ktoś, kto koncentruje się tylko i wyłącznie na grzechu. Faryzeusz to jest ktoś, kto koncentruje się na bólu, na nim się skupia. To jest pewien syndrom księgowego, który wylicza swoje porażki. A uczeń to jest ktoś, kto potrafi zobaczyć historię. Nigdy nie skupia się na grzechu, ale zawsze myśl tylko, jeśli o grzechu myślisz, to tylko, żeby go oddać Jezusowi. Nawrócenie polega też na tym, że ja potrafię zobaczyć historię mojego upadku, dotrzeć do korzeni, zapytać się, dlaczego takie coś się wydarzyło. Skąd decyzja na grzech? Uczeń to ktoś, kto potrafi zejść w głąb swojego serca. Mogą nam w tym genialnie pomóc emocje. Zacznij obserwować swoje emocje. One nigdy nie są złe ani dobre. Nigdy nie mają konotacji moralnej. Chyba, że zaczynamy jakoś z nimi współpracować. Emocje mogą być negatywne, mogą być pozytywne, ja je tak mogę doświadczać, ale emocje zawsze mówią ci prawdę o tobie, o twoim wnętrzu, o twoim sercu. Spróbuj, stawając na tej drodze ucznia, wychodząc ze swojego faryzeizmu, posłuchać, co mówi twoje serce. Jeśli doświadczasz jakiegoś grzechu, zwłaszcza takiego, z którym się długo zmagasz,
Spróbuj popatrzeć, skąd to się bierze, jakie są źródła. Poobserwuj twoje emocje, poobserwuj, co się dzieje z twoimi uczuciami i spróbuj zejść do środka, do ciebie. Spróbuj zanurkować, zejść w głąb twojego serca. Taki jest uczeń, który nie koncentruje się na powierzchowności, który nie zwraca uwagi tylko na powierzchnię kubka, ale potrafi zobaczyć sedno problemu.